Dzisiaj pokażę wam rzeczy, które zawsze mam przy sobie na zleceniu ślubnym i zacznijmy od takich rzeczy, powiedzmy sprzętowych, oczywistych. Ale im pójdziemy dalej, to będą myślę coraz ciekawsze rzeczy, których się nie spodziewacie tutaj, a które naprawdę mogą się okazać najprzydatniejszą rzeczą, nawet przydatniejszą niż dodatkowy obiektyw. Także jeśli chcecie poznać te moje tajniki, to koniecznie zostańcie do końca. Pierwsza rzecz, która znajduje się w mojej torbie. To moja oczywiście armia obiektywów, a właściwie taka malutka armia. Bo jak wiele razy wspominam Wam na filmach, ja preferuję minimalizm, więc mam bardzo mało obiektywów, a dokładnie obecnie trzy I raczej nie planuję mieć ich więcej, zaczniemy od najwęższego. Pierwszy to jest właśnie Zeiss Batis 85 mm 18. Drugi obiektyw to właściwie 35 mm, który obecnie nagrywa ten film, więc go wam nie pokażę, ale wygląda on bardzo podobnie jak mój trzeci obiektyw, czyli Sigma 24 mm. 1.4. Więc są to trzy obiektywy, które w zupełności wystarczają. 35 właściwie jest na aparacie około 85% czasu. Reszta to takie tylko dodatki w takich trudniejszych sytuacjach. Na przykład 24 się bardzo mocno przydaje w bardzo wąskich pomieszczeniach, na przykład podczas przygotowań oraz czasami, żeby objąć fajną panoramę kościelną oraz na przykład do zdjęcia grupowego. Ale tak jak mówiłem, 24 to jest taki obiektyw, który się przydaje, ale nie jest on absolutnie konieczny. Więc jeśli chcesz zacząć i nie chcesz wydawać e, jakiejś ogromnej kwoty na start, to wystarczy ci 35 mm i 85 mm. I kolejna rzecz, z której bym się nie mógł obejść, czyli lampa. Mam tutaj model Sony z takim bardzo ciekawym mechanizmem. Zobaczcie. Takim, trzeba technologia Quick Balance, która właśnie pozwala szybko zmienić kierunek światła. E, niezależnie od tego, jaką lampę macie, po prostu zawsze ją miejcie, bo nigdy nie wiadomo, co Was spotka na weselu. Nigdy, nigdy, nigdy. Nie ufajcie DJ-om, nie ufajcie parze, która mówi, że będzie mieć super, super salę, bo naprawdę bywa to bardzo różnie, a lampa pozwoli nam zniwelować większość właśnie niedoskonałości oświetlenia DJ-a oraz, oraz również właśnie wystroju sali. Teraz czas na drugą kategorię rzeczy, które mam w torbie. Są to rzeczy, które nie są niezbędne, ale dają nam bezpieczeństwo i poczucie komfortu na zleceniu, że cokolwiek się stanie, zawsze jesteśmy bezpieczni. Pierwsza rzecz to drugi aparat. W moim przypadku postawiłem na Sony z wersją APS-C. Jest to dokładnie Sony A6400. Jest to aparat oczywiście niepełnoklatkowy, bo tak jak mówiłem w kilku odcinkach, uważam, że pełna klatka nie jest do końca potrzebna na zleceniach. Dlatego właśnie wybrałem aparat niepełnoklatkowy, żeby trochę zaoszczędzić. Dodatkowa bateria do mojego aparatu oraz dodatkowe akumulatory do lampy. Oraz oczywiście do zestawu jeszcze dwie ładowarki, które będą mogły pracować podczas zlecenia. I to właściwie wszystko jeśli chodzi o takie dodatkowe doładowania, czyli jedna dodatkowa par, par, para, właściwie czwórka akumulatorów do lampy oraz właśnie jedna bateria do aparatu. Wiem, że duża większość z Was pewnie ma dużo więcej tych baterii, w moim przypadku po prostu aparat Sony A7 III ma na tyle dobrą baterię, że starcza mi jedna absolutnie do początku wesela więc gdy rozładuję jedną, od razu ją podłączam na weselu do ładowania i używam w sobie drugie i w taki sposób bez problemu, komfortowo przechodzę przez całe zlecenie. Jeśli chodzi o baterie do lampy, tak właściwie udało mi się znaleźć takie, które na jednym ładowaniu potrafią mi przez całe zlecenie do północy działać. Także te drugie akumulatory są takie bardzo backupowe, ale właśnie w dniu wesela trzeba mieć takie backupy właśnie bardzo backupowe, które właśnie mogą nam się w ogóle nie przydać, ale muszą być, bo nie chcemy mieć dodatkowego stresu. Oczywiście jeszcze oprócz dwóch kart w aparacie lub jednej, jeśli macie jeden slot, ale miejcie jakieś zapasowe karty, ponieważ nigdy nie wiecie, co nam się przytrafi. Może jakaś, może Para poprosi o wydłużenie Waszego czasu pracy do pierwszej, do drugiej. Nigdy nie wiesz, jak dużo wykonasz zdjęć, nie wiesz, jak dużo będzie się działo na weselu, więc warto mieć jakieś zapasowe karty. Ostatnia rzecz w kategorii to legitymacja kościelna. Jeśli się dobrze przyjrzycie, to przed Janusz. Więc jak widzicie, bardzo warto było pójść na ten kurs, bo się opłaciło, wszystko jest w porządku, wszystko jest jak najbardziej na miejscu, ale już bez żartów to jest to rzecz, której, która nie jest super niezbędna, ale warto ją mieć. Generalnie większość księży podczas, podczas ślubu nie będzie was, albo przed ślubem nie będzie was o nią pytać, ale zawsze się może znaleźć jakiś ten jeden, który was o to spyta. Dlatego mimo wszystko warto zrobić sobie ten kurs. Znaleźć w internecie, na jakiej parafie jest on wykonywane, pójść na niego, zapłacić tamte. Dwie czy sto, już nie pamiętam dokładnie ile, ale warto to mieć po prostu przy sobie na wszelki wypadek. I schodzimy w końcu o tych rzeczy takich podziemnych, takich, których już, które już nie są oczywiste, ale naprawdę mogą Wam uratować tyłek. Zacznijmy, może, od Powerbanku. Ma on właściwie dwie funkcje. Pierwsza jest taka, że ładuje, może ładować mój aparat, zarówno ten jeden, jak i drugi, przez właśnie USB-C lub z mikro-USB. Ale oczywiście druga funkcja jest równie ważna, ponieważ. Zasila mój telefon, dzięki czemu mogę oglądać memy na weselu, gdy się nic nie dzieje, więc jest to bardzo ważne urządzenie i do niego jeszcze biorę sobie taki kabelek, właśnie który, dzięki któremu mogę sobie naładować, naładować te aparaty. Oraz, proszę Wam pokazać z bliska, jest tu również, widzicie, przejściówka, dzięki której. Mamy z dwóch stron USB-C i mogę na przykład awaryjnie zgrać sobie jakieś zdjęcia na telefon, więc y, dlatego właśnie jest tutaj ta przyściółka, mogę ją zdjąć i mam po prostu zwykły kabel, który wkładam do powerbanka, ale właśnie jest również ta końcówka, która się przydaje właśnie w jakichś awaryjnych sytuacjach lub po prostu jeśli chcemy jakieś zdjęcia już na bieżąco na ślubie obrobić, na przykład pokazać parze. Trzecia rzecz, która jest taka dla mnie niezmienna, mimo że nie jest niezbędna, są to słuchawki bezprzewodowe i Niekoniecznie po to, żeby słuchać na niej muzyki, bo e, jeśli ktoś chce, to może ewentualnie kupić to przeszło. Ja używam ich głównie do tego, żeby sobie je włożyć w uszy i żeby po prostu się chociaż trochę odciąć od DJ-a i jego głośnej muzyki. Przez pierwsze trzy godziny wesela może nie jest jakoś wciążliwe, ale czwarta, piąta, szósta, a szczególnie już y, godziny przed to jest masakra dla naszych uszu. Jeśli ktoś jest raz na weselu jako no to wiadomo, jakoś to przeżyje, ale gdy my, jesteśmy na przykład, gdy my jesteśmy na tych zleceniach co tydzień, co dwa, to jest naprawdę konieczne. Warto myślę mieć słuchawki z aktywnym wyciszaniem. Te jeszcze tego nie mają, ale to jest właśnie jeden z zakupów, których planuję wykonać. Właśnie słuchawki bezprzewodowe z aktywnym wyciszaniem, żeby jeszcze ciszej ta muzyka była. Pewnie od razu widząc te słuchawki zastanawiacie się, czy jakaś para na przykład zwróciła mi uwagę, że słucha muzyki podczas wesela. Więc tak, były takie przypadki, że ktoś się lekko zdziwił, właśnie dlaczego mam takie sławki, a wtedy od razu tłumaczył po prostu: Jestem to bardziej stopery, które mają mi wyciszyć, właśnie wszystko dookoła, żeby było mi ciszej i jakby nie ma żadnego problemu z tym. Kolejna ważna rzecz, która przydaje się mi głównie na sesjach, to ściereczka albo do okularów, albo do obiektywów, jakaś specjalna, po prostu zwykła ściereczka z mikrofibry i jest ona u mnie głównie w użytku takim, gdy chcę. Zrobić sztuczną mgłę na przykład na mini sesji podczas ślubu, i potrzebuję chuchnąć w obiektyw, więc wygląda to tak. I szybko przecieram górę, i, i mam, wtedy, mam wtedy ciekawy efekt, który nachodzi na cały kadr, ale głównie na jego górne części. Dzięki czemu na dole mogę mieć parę, i nie jest jakby wszystko takie mega zachuchane, ale jest właśnie to fajnie wygląda jest fajny efekt, dlatego używam, zawsze, zawsze mam przy sobie taką ściereczkę. Kolejna rzecz, którą mam to trochę pieniędzy, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie przekupić DJ-a, żeby wyłączył disco polo. Kolejna myślę bardzo ciekawa rzecz to głośnik bezprzewodowy, u mnie akurat JBL, który się fajnie przydaje podczas minisesji w dniu ślubu. Jeśli bierzesz swoją parę właśnie podczas wesela lub po ślubie na jakąś minisesję. Może być trochę cicho, a mając taki głośnik, możesz włączyć z niego muzykę, jakąś na przykład romantyczną, i od razu jest jakiś fajny klimat, od razu para się może czuć swobodniej, więc to jest naprawdę fajne i się bardzo przydaje. Kolejna rzecz, która, jak już wspominałem, lampa może pomóc w bardzo różnych salach. Może na przykład trafić się w sala, która jest pomarańczowa albo która ma niebieskie, niebieskie ściany. W takim wypadku niezwykle przydają mi się filtry na, na lampę, które, może Wam szybko pokażę, są po prostu takimi. Przezroczystymi nakładkami, dzięki którym właśnie można na przykład zniwelować różnice jeśli chodzi o balans bieli w lampie i w aparacie. Przykładowo mamy e, pomarańczowy sufit, to używamy takiego pomarańczowego filtru, dzięki czemu światło, które błyśnie na parę, jest jeszcze bardziej pomarańczowe niż pomarańcz za nią. Potem obniżamy balans bieli, i nagle wszystko jest ok. Jest to zawiłe, ale musielibyście sami spróbować, żeby tego doświadczyć. W każdym razie na jakieś różne dziwne kolory bardzo polecam filtry. Kolejna rzecz, która może nie przyda się na dużą ilość zdjęć, ale na pewno na kilka się przyda, czyli pryzmat, który fajnie nam może poodbijać światło. Właściwie spróbuję pokazać nawet teraz. Jak widzicie może być to ciekawe. Może być to ciekawy dodatek do waszych zdjęć, na przykład z pierwszego tańca, albo na przykład podczas sesji. W każdym razie nie jest to coś niezbędnego, ale może się naprawdę przydać. I schodzimy już do najniższej warstwy, czyli rzeczy, które przydadzą się przede wszystkim Wam, a nie zleceniu. Czyli na przykład jakieś proste chusteczki do nosa, bo nigdy nie wiemy, kiedy złapie nas katarzysko. A jak wiemy, katarzysko może wszystko. I dla mnie osobiście najważniejsze trzy rzeczy. Po pierwsze, tadeczki na głowę. Właściwie na ból głowy, no bo na głowę niekoniecznie może jeszcze potrzebuje, ale w lato wychodzicie na dwór, jest 30 stopni, wchodzicie do klimatyzowanej sali, jest nie wiem, 20, nie wiem dokładnie ile. W każdym razie te wahania temperatur, szczególnie w lato, są ogromne, więc nasza głowa może tego nie wytrzymać. Poza tym czeka nas 12 do 15 godzin pracy, więc jest duża szansa, że głowa nas rozboli, a takie tabletki naprawdę nam bardzo w tym pomogą, żeby wyeliminować ten ból. Druga rzecz to jakieś tabletki na skurcz mięśni ponieważ szczególnie na początkowych kilku zleceniach będą Was, myślę, bolały nogi. A może będziecie myślę szczęścia, że Wasze nogi Was nie będą boleć. W każdym razie, jeśli zaczną Was boleć, naprawdę pomaga to taka tableteczka popijana wodą i faktycznie ten ból nóg jest dużo mniejszy, albo uchodzi w ogóle. Więc dla mnie szczególnie jest to podstawa. Dla Was może nie, musicie sami sprawdzić. I trzecia, już ostatnia rzecz, to węgiel aktywowany lub węgiel aktywny. Chyba różnie to jest pisane. W każdym razie są to... Tabletki, których yy, wiem co myślicie, że faktycznie jestem typowym ślązakiem skoro korojem węgiel, ale tu chodzi o coś y, trochę innego. Te tabletki pomagają na jakieś niedolegliwości żołądkowe, a może się to niestety zdarzyć yy, w jakichś takich tańszych salach, że na przykład sernik będzie tam czwarty dzień z rzędu. Oczywiście mam nadzieję, że tak nie jest, ale jeśli tak się stanie, no to przyda się coś, co nam pomoże zniwelować ten ból, i właśnie według mnie tabletki węglowe są najlepszym na co rozwiązaniem i często mi pomagają, właśnie jeśli czuję, że jest mi jakoś ciężko na żołądku. Jak widzicie, są tu pewne niespodzianki, których może nie spodziewaliście się, że się znajdą, ale uwierzcie mi, im będziecie dłużej robić wesele, tym bardziej będziecie widzieć, że potrzebujecie jakichś dziwnych rzeczy, których na początku myślicie, że nie będą wam potrzebne. I. Na ten moment mam tyle. Myślę, że taki skład już zostanie na dłuższy czas. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobał film, to możecie mnie wesprzeć, dając subskrypcję, komentarz, lajka lub kupując Olszewski Preset, jeśli chcecie, jeśli chcecie mnie wesprzeć finansowo. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć!